wszystko. Jest 25 grudnia 2021 roku. Już 2 tygodnie minęły, jak byłem ostatni raz w powietrzu. Dzisiaj 1 stopień Celsjusza przy gruncie, odczuwalna około minus 2. Rano delikatnie pruszył śnieg. Teraz jest troszeczkę mglisto, chmury są stosunkowo nisko, ponieważ około 200 metrów, 150 może, no jest szaro-buro, ale nie mogę odmówić sobie dzisiejszego polatania z uwagi na fakt, że te 2 tygodnie już nie latałem, no i troszeczkę ciągnie mnie jednak ku górze. Także do zobaczenia na startowisku, zaraz będę już na miejscu i rozkładam się. No, sprzęt już rozłożony, jestem na łące na startowisku w Brzuzie. Wiatr około 2 metrów na sekundę, w porywach do 3 przy gruncie. No, oczywiście temperatura odczuwalna to około minus 2 stopni, tak jak mówiłem, dosyć chłodno. No ale jak to nasze powiedzenie mówi, nie bądź miętki, bądź twardy. Piloci motopilotniowi są twardzi, także no, szykuję się i w górę. No i na dole 20 minut polatałem, zaczął już pruszyć śnieg, także już szkoda skrzydło, żeby się moczyło. Zimowa pogoda, zimowa aura, chwile polatane, super. No tak, moi drodzy, właśnie spakowałem sprzęt do samochodu, polatałem 20 minut. Już na wysokości około 50 metrów zaczął sypać śnieg. No, nie była to mżawka, tak jak w Radomiu u Mariusza, gdzie dał znać, że on odpuszcza dzisiejsze latanie, ponieważ u niego mżawka. No, całe szczęście do Brzuzy ten opad nie dotarł. W sumie według ICM-u ta pogoda sprawdziła się. W sumie nie było tak zimno. W rękawiczkach, w ubraniu, gdzie ubrałem się na cebulę, no było ciepło. Także zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się. Ja jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Hej!